Dzień dobry Wam wszystkim. Ze mną dzisiaj kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek. Dzień dobry. Zaczynamy nasz kolejny cykl z wirtualnymi targami edukacyjnymi, tak żeby szerzyć edukację obywatelską od tej strony tak naprawdę edukacji w polskich szkołach i średnich i na uczelniach wyższych. I na samym początku to, co chciałbym przetoczyć, jedno zdanie pani doktor habilitowanej Doroty Klaus-Stanickiej. Szkoła jest skansenem nie tylko niezapewniającym nabywanie kompetencji do radzenia sobie we współczesności, a wręcz pielęgnującym kompetencje nieużyteczne, autodestrukcyjne wobec jednostki i społeczeństwa. I jak pan mógłby się odnieść do tego zdania? Coś w tym jest, co pani doktor powiedziała. No faktycznie dzisiejsza szkoła nie uczy radzenia sobie ze stresem w świecie rzeczywistym, ale to się wzięło z dawniejszych lat już po prostu. Zaczęto traktować szkołę jako taką przytulankę dla dzieci, w tym sensie, żeby coraz mniej stresu było, żeby może na egzaminie się nie stresowały, żeby i tak dalej. No co powoduje, że czasem z edukacji wychodzą już dorośli ludzie nieprzygotowani do życia. I to dokładnie niestety tak. Jest prawda. Dokładnie tak. Ostatnio widziałem takie porównanie, jak bardzo się zmieniła cała technologia rakiet wyrzutowych od 1920 do 2020 i porównanie szkół i dokładnie tych samych ławek 100 lat później. Za dużej różnicy tutaj nie było widać. To pierwsze pytanie, które chciałbym zadać. Jaka jest pana, wasza koncepcja związana z ideą nowoczesnej szkoły? Najpierw chciałbym przynajmniej pewną rewolucję wprowadzić. Ponieważ ja jestem zwolennikiem w ogóle prywatyzacji szkolnictwa, natomiast no, jestem też praktykiem, zdaję sobie sprawę, no, jako wiceprezydent, jako funkcjonujący w innych władzach, zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko da się zrobić za jednym zamachem. I coś, co robi się błyskawicznie, często zrobi się źle i na złe to wychodzi. W związku z czym jest taki pomysł na jak bon edukacyjny, rewelacyjny, nie mój. On co daje? Daje większość elementów tego, co ja chciałbym być, co ja chciałbym, żeby były, skąd mi się ta prywatyzacja w ogóle wzięła. Po pierwsze, chciałbym, żeby to, jeżeli chodzi o mniejsze dzieci zwłaszcza, żeby to rodzice mieli wpływ na ich formę edukacji. To jest raz. Dwa, chciałbym, żeby szkoły w jakiś sposób konkurowały ze sobą. To znaczy, że ta, która ma lepszy poziom, żeby była wyżej ceniona, żeby do niej się dobijali rodzice, no i dzieci, żeby było. No bo jak nie ma konkurencji, to po prostu wszystko siada. To jest marazm, przestaje być, nawet edukacja również ginie, prawda? Więc błąd edukacyjny spełnia tą rolę. Bo de facto nie ma jeszcze prywatyzacji, nie ma czegoś takiego, że rodzice muszą płacić za dzieci do szkoły, bo też nie tak łatwo oddać im najpierw te pieniądze, które im w podatkach zabrano, jasne, prawda? Jasne, no bo owszem, mogą płacić za szkołę pod warunkiem, że nie będą płacić w podatkach za coś, co do tej pory było robione, żeby oni sami decydowali. A nie jest to takie łatwe, bo nie są tak zlokalizowane dokładnie te pieniądze. Więc bon edukacyjny na początek świetnie tą rolę spełnia. Rzeczywiście to rodzice wybierają szkołę, szkoła wie, że to rodzice ją wybrali i nie tyle, że jest posłuszna, to przynajmniej słucha rodziców, co chcą, prawda? Bo jak nie, to oni po prostu wezmą bon edukacyjny i pójdą do innej szkoły razem z dzieckiem, prawda? To już są zasady wolnego rynku, po prostu konkurencyjności i wtedy tak naprawdę... No tak jest świat stworzony, Pan Bóg stworzył tak świat, że jak tam, gdzie jest konkurencja, tam jest pewna ewolucja, tam się rozwija wszystko, a tam, gdzie nie ma konkurencji, gdzie sztucznie ją likwidujemy, to umiera po prostu i umiera wtedy też edukacja. I z punktu widzenia edukacji nawet już nie chodzi tylko i wyłącznie o sprawy wolnościowe i tam sprawę tego, żeby to rodzice decydowali nawet, ale samego punktu widzenia edukacji, tak powinno być. I moim zdaniem to jest dobre, ale mówię tutaj o szkołach podstawowych i średnich, o tej części, o wyższym szkolnictwie, prawda? Więc tu bon edukacyjny jest pięknym rozwiązaniem. Na początek, który może być dość długo trwał, bo tak jak mówię, szkół nie da się sprywatyzować szybko. Natomiast jak on będzie trwał, to też rodzice i szkoły zorientują się, że tak naprawdę zamiast bonu edukacyjnego może być też normalnie prywatne szkolnictwo, tylko no, bo zobaczą, na czym to polega i to wszystko.
Jasne, ale to też ten bon edukacyjny, jak już raz byłby dany, to też później ciężej byłoby to odwrócić, jeśli byłoby tak, taki tak, zamiar. Tak. I to oczywiście, że tutaj mówimy o długim procesie, który tak. wiele lat by tak naprawdę potrwał. Ja nie jestem nawiedzony, żeby mówić, że o, tak strzelę palcami i nagle się zmieni, będzie prywatne szkolnictwo. Nie da się tego tak zrobić. No, to akurat w tym przypadku, są rzeczy, które tak można zrobić, ale w tym przypadku pośpiech, no to raczej diabeł macza palce w pośpiechu. Zgadza się. To drugie pytanie, które jest związane idealnie z tym, jakie są plany rozwiązania problemów finansowych w polskiej edukacji, bo wiemy, że takie problemy są i widać, że tak naprawdę są problemy finansowe. To jest rodzajem, sposobem na rozwiązanie. Mhm. To, o czym mówiłbym, to już jest częściowa odpowiedź. Mhm. Dlatego, że w tej chwili ta edukacja jest finansowana no, w sposób sztuczny, zewnętrzny, prawda? Tu gminy dokładają trochę, niby jest subwencja ta na oświatę i zwykle zresztą to szwankuje. Mhm. Zwykle zresztą jest źle układane. W chwili, gdy jest bon edukacyjny, lokowany zwłaszcza w lepszych szkołach, prawda? No, może się zdarzyć, że szkoła, która ma fatalną obsługę nauczycieli złych albo dyrekcję przede wszystkim złą, to te szkoły albo padną, albo się musi iść i zmienić dyrekcja, prawda? No bo bywa i tak, no przecież ludzie są ludźmi, nie? I to uporządkuje sprawę, czyli jakby polepszy jakość edukacji. Lepsze szkoły zostaną, gorszych nie będzie, prawda? Dokładnie. Natomiast ta kwota jest całkiem spora z tego bonu edukacyjnego, natomiast ona jest dość sporo marnowana. Dlaczego? Bo część tych pieniędzy, co byłyby w bonie edukacyjnej, dawane obecnie w subwencji, to po drodze zostaje. A gdzie zostaje? W kuratoriach, w różnych urzędach, no bo tam też są pensje, tam są ogromne ilości ludzi tam jest zatrudnionych. To jest cały łańcuch, jest tam na środku. I oni żyją z tych pieniędzy, które miały później edukację. Bo na edukację znacznie więcej jest pieniędzy, niż dociera do szkół. Po prostu szkoły mają tylko część tych pieniędzy. Jasne. A w ten sposób miałyby z bonu edukacyjnego całość tych pieniędzy, a tych pośredników nie potrzeba by było. Tych zwykłych urzędników, którzy rozdzielają, którzy tam i tak dalej, nie? Także po prostu już sam to spowodowałoby większe dofinansowanie szkół. Samo to, że jest to w bonie, te same pieniądze, ani grosza więcej niż do tej pory, ale to oznaczałoby, że szkoły mają więcej, na dodatek jest między nimi konkurencja. No po prostu, no trudno sobie wyobrazić piękniejsze i prostsze rozwiązanie. Super, bardzo się cieszę z takiego w ogóle pomysłu. A kolejne pytanie, jak należy podnieść bezpieczeństwo w polskich szkołach? I tutaj mówimy o nauczycielach, o uczniach i też o całym hejtowaniu tak naprawdę uczniów i o ich problemach związanych tak naprawdę z hejtowaniem przez pozostałych uczniów. Jak to im można było podnieść bezpieczeństwo? Wydaje mi się, że popełniono pewien błąd od lat. To znaczy z tym łagodnym traktowaniem, że nie można ucznia, no, zaczęło się od tego, że oczywiście nauczyciel nie może uderzyć ucznia. To rozumiem zresztą, to nie jest rodzic. Ja jestem przeciwnikiem zakazu klapsa przez rodziców, ale jeżeli chodzi o nauczycieli, ja tam dostawałem po łapach, ale rozumiem, że może to tego nie być tego typu, że to może być lekka przesada, prawda? Ale to ten zakaz stresu uczniów, to znaczy nauczyciel musi chodzić na paluszkach, żeby ci uczniowie nie byli zestresowani. Nie. Mają być odpowiednie kary, no tak jak mówię, no niekoniecznie nie mówię o fizycznych, ale odpowiednie kary. Musi być pewna dyscyplina, też bez przesady, bo ja pamiętam szkoły, które do szaleństwa tą dyscyplinę doprowadzały i to też było złe. No gdzieś musi być pewien umiar, ale z tego umiaru zrezygnowano na rzecz właśnie tego, że dzieciom wszystko wolno. No nie jest tak, że dzieciom wszystko wolno, bo jak im wszystko wolno, to każdy człowiek i każdy organizm na świecie ma to do siebie, że jak ma gdzieś tam przesunięte granice swojego dziwnego zachowania, to zwłaszcza młodzi ludzie je rozszerzają, prawda? Oczywiście. I dochodzi potem do awantur też między dziećmi, bo to zwiększa taką agresję wewnętrzną. To hejtowanie, te wszystkie rzeczy też się z tego biorą. Gdyby była nieco większa dyscyplina w szkołach, ja nie mówię, że szkoła ma to wszystko robić, bo w dużej części ta rzecz należy też do wychowania rodziców. Pewnie. Jak coś się z domu wyniesie, to tego sama szkoła nie zniszczy, prawda? Jeżeli naprawdę jest coś zawalanego w domach, to nie, szkoła nie zapewni, nie zastąpi rodziny. No, edukację mamy natomiast nie może demoralizować dzieci tym bezstresowym wychowaniem. To jest zło, które zostało zrobione, przegięte. Jakoś w tą stronę zostało przegięte. Trzeba wrócić też z umiarem oczywiście do normalnego traktowania dzieci. Jasne. To pytanie, które jest dość mocno teraz na czasie. Jak działać przeciw dyskryminacji w szkołach?
Dyskryminacja, jak rozumiem, chodzi o dyskryminację dzieci do dzieci chyba. Tak, tak, tak. Pod różnymi względami. Ja tak raczej nie sądzę, żeby była jakaś dyskryminacja nauczycieli do dzieci. Oczywiście, to, bardziej dzieci do dzieci. To nie występuje, gdyby to występowało, to jest jakiś skandal oczywiście. To, to oznacza, że dyrekcja tej szkoły powinna na zbitą twarz wylecieć, prawda, z roboty. Jasne. No cóż, ta dyskryminacja, to znowu zaczepiamy poprzedni temat. Jest też związana z tym bezstresowym wychowaniem, że dzieciom wszystko wolno. Jak im wolno, wolno to, tamto, to i wolno to, prawda? Po prostu mają być karane, no nie ma innego sposobu, dzieci się wychowuje, no nie jest tak, że dziecku wszystko wolno, bo jak mu wszystko wolno, to za chwilę jego rówieśnik będzie pobity dlatego, że tam, nie wiem, jąka się, no, no czy tego typu, prawda? Więc to jest naturalne. Zróbmy najpierw to, co jest oczywiste i zobaczmy, czy Anusz niewystarczająco to działa. Jeśli działa, no to nie będzie problemu i nie będzie co więcej szukać, co zrobić, żeby nie było dyskryminacji. Ale najpierw zróbmy to, co wiemy, że to powoduje. Jasne. Czyli właśnie to zbyt bezstresowe wychowanie. Jasne. Super, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Czy powinno się w ogóle wzmacniać finansowo uczelnie niepubliczne? Moim zdaniem nie, ale też nie powinno się wzmacniać publicznych. W ogóle nie powinno ich być. Moim zdaniem, to idąc stroną tego bonu edukacyjnego. Ja powiem, a ten bon jest nieco czym innym. Prywatne uczelnie są o tyle łatwiejsze do ogarnięcia, bo tam chodzą już dorośli ludzie, nie dzieci. To nie jest tylko, że tu rodzina ma wychowywać. Tu już rodzina też nie potrafi wychowywać, bo dorosłych ludzi rodzina też ma kłopot. Jasne. Z wychowywaniem. Prawda? Zresztą mają prawa swoje, prawda? Chodzi o co? Że wprowadzono w ślad za studentem wprowadzono kwotę, która za nim idzie. Na jakiejkolwiek by nie był uczelni. Mhm. Czy na prywatnej, czy na państwowej. W związku z czym rozmnożyło się potworna ilość uczelni, ale takich czasem całkiem głupich, no typu magisterium z manikiry. No jest po prostu. No mam tytuł magisterski, prawda? Co więcej, niechby nawet on był. Problem jest z czym innym, że uczelnie przestały wymagać wiedzy. Interesuje ich tylko i wyłącznie te pieniądze, które idą za studentem. Więc każdy student, który chciałby studiować, jest na kolanach przyjmowany, byleby tylko za nim pieniądze przyszły, żeby przypadkiem nie przeszedł do innej uczelni albo w ogóle nie przestał być uczelnią. Mhm. Więc poziom uczelni nieprawdopodobnie spadł. No naprawdę ja to widzę, ja mam kontakt ze studentami. Ja swego czasu przecież też uczyłem studentów, no w sensie głównie jako korepetycje, co prawda, ale bo tam, jeżeli już uczyłem, to w szkole trochę tam średniej, ale nie matematyki, fizyki, nie? I wiem, jaki był poziom, bo jeszcze próbuję czasem kontaktować coś, co się dzisiaj dzieje w tych szkołach, prawda? I na studiach. To moim zdaniem dzisiejszy przeciętny, mówię, magisterium jest zdecydowanie poniżej poziomu dawniejszej matury. Takie moje zdanie jest takie, dlatego że mnóstwo jest tych kończących ludzi uczelnie z kompletnie brakiem jakiejkolwiek wiedzy. Są wydziały, są jeszcze uczelnie, gdzie jest dobry poziom. To prawda, ale też są to uczelnie często, na które idzie więcej pieniędzy, typu na przykład lekarskie. Mhm. I ludzie, którzy jeżeli kończą je za darmo, co najczęściej robią? Wyjeżdżają na zachód. I za nasze pieniądze gdzieś tam dają kadrę na zachodzie. My dofinansowujemy bogatsze państwa po prostu, nie? No to jest coś niebywałego, żeby tak było. Przecież niechże to będzie, to można akurat zrobić jednym ruchem. No pewnie nie miesiąc, bo jest rok akademicki, są pewne zaszłości i tak dalej. Ja jednym ruchem ja to traktuję w sensie pół roku, góra rok, prawda, tego typu, nie? Zlikwidować dofinansowanie uczelni i w ogóle zlikwidować tego typu za studentem idące pieniądze, żeby było normalne, czesne. Niech studenci opłacą to czesne. Niekoniecznie muszą sami, bo często nie mają, nie? Tych pieniędzy, czy rodzina często nie ma, ale przecież nie jest sztuka wprowadzić prawo umożliwiające im branie pożyczek na te studia. Mhm. Ale to prawo wtedy jest na tyle surowe, że oni te pożyczki muszą oddać. Jak skończą studia. Może być, że firma daje im stypendium, ale muszą potem pracować w tej firmie, żeby oddać te pieniądze, prawda? Tak, żaden problem, jak kogoś stać, nie sobie sam sfinansuje czesne, nie będzie żadnego długu miał ani żadnych zobowiązań, prawda? Ale po pierwsze, te uczelnie, może i zmniejszy się liczba studentów, to prawda, no bo nie będzie już takiego nacisku, ale podniesie się poziom studentów, poziom nauczania studentów, przynajmniej nasze papiery będą jakoś szanowane w innych krajach.
bo dzisiaj są lekceważone. Dzisiaj można sobie pojechać z naszym papierem z naszej uczelni i tylko z niektórych uczelni i z niektórych wydziałów tych uczelni są odpowiednio nostryfikowane i uznawane te papiery. Pozostałe wiedzą, że nie, bo to nie są żadne tam prace magisterskie, żadne tam, co to za nauka, prawda? Jasne. Więc po prostu niech by ta nauka polska była doceniana, może i mniej by ich wychodziło, bo nie każda osoba musi być na studiach wyższych, prawda? Tak, ale to ale najważniejsze jest to, że inni ludzie nie płaciliby tym studentom za 4-letnie fajne wakacje. Mhm. Obojętnie, czy to byliby górnicy, czy pracownica w Biedronce, czy kolejarz, nie płaciliby im za te wakacje 4-letnie, a na dodatek, czasem w tych uczelniach typu, jak mówię, to potem na zachód jadą, że ci pracujący ludzie finansują im studia, żeby oni potem za darmo zarabiali za duże pieniądze za granicą. Nie, to trzeba uciąć i to błyskawicznie uciąć. I to tym jednym ruchem wszystko zmienimy. Owszem, będą uczelnie, bo najwięcej tych takich marnych uczelni się zrobiło, taki no prywatny, każdy biznes założył, uczelnie zakłada, tam załatwił dokumentację, że to jest uczelnia wyższa i wystawia te świstki, te magisteria, z czego zresztą cierpią lepsze uczelnie, no bo to tak. Się wygląda, że wszystko jest świstek, prawda, no i oni nie wytłumaczą. I czepią kasę po prostu na tym, że tam są studenci, guzik obchodzi, czy oni się czegoś nauczą, czy nie, prawda, byleby dostać za studentem. Niektóre takie upadną oczywiście i powinny upaść, bo ich nie powinno w ogóle być. One się nigdy nie powinny były pojawić, te uczelnie, prawda. Studenci też, jeżeli wiedzą, że wzięli pożyczkę, płacą czesne, to się coś pouczą. No będą po prostu, bo teraz po cholerę się mają uczyć. Jak to magisterium pewnie i tak dostaną, prawda? Właściwie sami sobie zdają sprawę, że one wielkiej wartości tam nie ma potem, nie? A wakacje są, a ja młody jestem, a tu dziewczyna, prawda? No wiecie, no szkoda czasu na takie głupoty jak uczenie się, nie? No to normalnie już tak jest. I to trzeba uciąć, skończyć z tą nienormalnością, która się wytworzyła. Jasne. W ten sposób właśnie, ucinając dotacje, ale też wprowadzając, być może, zwłaszcza, że nieprzyzwyczajeni są nasi studenci, ani nasze społeczeństwo do tego płacenia wczesnego, to być może rzeczywiście trzeba wprowadzić przejściowo to prawo w jakiś sposób umożliwiające im branie tych pożyczek. Jasne, to na czesne, prawda? Na pewno by był potrzebny jakiś okres taki przejściowy, żeby jednak przejść z jednego... Tak, wiemy o tym, że nie, niczego się nie da zrobić w ciągu sekundy. No. Dokładnie tak. To chciałbym zapytać o pomysł na rozwiązanie problemu dla nauczycieli jako wieloetatowość, niskie płace nauczycieli i niskie nakłady na naukę, też związanych ze szkołami średnimi, powiedzmy. No to wraca ta sprawa tego bonu edukacyjnego, że duża część pieniędzy zebranych z podatków i przeznaczonych na edukację znika po drodze. Nie trafia ani do szkół, ani do nauczycieli. Po prostu szacuje, że to jest około połowa pieniędzy. To znaczy 50% i tak faktycznie jest. Pieniędzy przeznaczonych na edukację znika po drodze w urzędach, kuratoriach tego typu, nie? Tylko 50% dochodzi do szkół. No to wyobraźmy sobie, że ten bon edukacyjny, który nie niesie za sobą potrzeby urzędników właściwie, jakąś niewielką grupkę, ale to jedną tysięczną tego, co jest, prawda? Więc nie są marnowane te pieniądze, idą do szkół. No to i szkoły można wyposażyć i pensje nauczycieli mogą być wyższe. Na dodatek pensje nauczycieli w lepszej szkole będą wyższe, w gorszej niższe. Tam, gdzie będzie wyższy poziom, gdzie nauczyciele się będą starali, tam rodzice będą posyłali uczniów, swoje pociechy, nie? Jasne. Do tej szkoły, no to tam będzie więcej pieniędzy, no to i pensje będą wyższe. Więc ta konkurencja cudownie rozwiąże nam wszystkie problemy sama z siebie. Nie potrzeba do tego żadnych urzędników, ingerencji państwa, ani czegokolwiek innego. Zgadzam się w 100%. Kolejne pytanie, które chciałem zadać. Mamy rok 2020 i jest wiele umiejętności, które nie są uczone w szkołach, czy podstawowej, czy średniej. Mam na myśli tu inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna, zarządzanie finansami, komunikacja w ogóle międzyludzka i są rzeczy, które są potrzebne tak naprawdę, każda z tych umiejętności jest nam potrzebna przez całe później życie, dorosłe życie, która nie jest uczona w szkole. Czy ma Pan też pomysł na to, jak by można było to wprowadzić i czy w ogóle powinno być to wprowadzone? Nie jestem specjalistą w tych sprawach, więc ja nie będę się mądrzył jako w technicznych szczegółach. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że to, o czym rozmawialiśmy, to znaczy nie samo to, że szkoła będzie bogatsza,
ale to, że będzie konkurować ze sobą, a rodzice do jednej szkoły dadzą, do drugiej nie, i będzie widać, z której szkoły jakie efekty są, czy którzy dostali się na studia, którzy dostali dobrą pracę, na to potrzeba chwilę czasu oczywiście, bo to się musi ta informacja rozejść. Samo to wymusi tego typu działania, wprowadzenie tego typu programów do szkół. Na dodatek rodzice to wymuszą. Oczywiście, że no będą rodzice, którzy kompletnie nic nie wiedzą, mają gdzieś swoje pociechy i dadzą do byle jakiejś szkoły, żeby tylko nie mieć, żeby tylko się na chwilę pozbyć z domu. Trudno, taki jest świat. Wtedy te dzieci się wystarczająco nie nauczą, nie będą w lepszych szkołach. Ale rodzice, którzy będą chcieli, żeby ich dzieci się naprawdę nauczyły, żeby miały dobry start w życiu, którym zależy na swoich dzieciach, będą wybierali lepsze szkoły i będą dyrekcji robili naciski, co ma być, jaki program, co ma być nauczane, prawda? To chyba oczywiste. Nawet niektórzy być może dołożą jeszcze parę złotych prywatnych ze swojej kieszeni, żeby coś dodatkowo było. No, no to jest bardzo, nie tylko, że bardzo prawdopodobne, ale ja wiem, że tak będzie. No, dzisiaj też rodzice dokładają. Ileż dokładają do korepetycji, to nawet szkoda gadać, prawda? No, wystarczyłoby, żeby była dobra szkoła i połowę pieniędzy by nie marnowali na te korepetycje. Nie? No, to mogliby jakiś kawałek tam do szkoły dołożyć. Byleby ona uczyła to, co oni uważają za słuszne, a przede wszystkim to, co jest słuszne. I zobaczą zresztą po efektach, bo to się rozchodzi. No, po 2-3 latach wiadomo, no, ale no musi minąć te kilka lat, no, żeby było wiadomo efekty, no bo trwa chwilę edukacji, a dopiero potem są efekty, nie? Że z tej szkoły wychodzą ludzie z umiejętnościami, takimi, które się przydają w życiu. Mogą zarobić duże pieniądze, mogą lepiej na lepsze studia pójść i tym podobne rzeczy, nie? No więc, więc to załatwi sprawę po prostu, nie? Ten bon edukacyjny z tego tytułu, że będzie więcej pieniędzy na szkołę, ale przede wszystkim dlatego, że on pójdzie tam, gdzie się lepiej uczy. A szkoły? No, samo z siebie się to łatwi. No, ale czemu tego się nie robi? Skoro to jest tak oczywiste i tak logicznie jasne, no bo wtedy niestety Ministerstwo Edukacji ma dużo mniejszą władzę nad szkołami. Kontrola, dokładnie. Nie ma kontroli nad szkołami. Kuratorzy nie mogą i całe otoczenie zwykle partii rządzącej nie ma gdzie usadowić swoich pomagierów, lizusów i tym podobnych na jakichś posadkach, niezwykle marnych, no bo tam w tych kuratoriach, w tych urzędach też nie ma jakichś kokosów, ale są za darmo, nie? No a tu nagle by poszło w piach to wszystko, no. Te osoby musiały znaleźć swoje. Zamiast do nich, no. Jasne, i by musieli znaleźć jakieś inne zajęcia jednak. To ostatnie pytanie, jak wykorzystać zainteresowanie obcokrajowców polskimi uczelniami, żeby oni chcieli przyjechać do naszego kraju studiować, nie tylko na Erasmusa, ale też po prostu przyjechać studiować. Sami, tak. No, w sytuacji, gdyby poziom polskich uczelni poszedł w górę, załóżmy, z jakiegokolwiek powodu, no to zainteresowanie oczywiście zwiększy. No. Zapewne Uniwersytetem Yale, uczelnią Yale czy Cambridge, jest większe zainteresowanie niż, nie wiem, jakimś tam w Kociburze, prawda, jakimś tam uniwersytetem, bo narobiło się kilkadziesiąt górne, prawda, każdy musi być uniwersytetem, prawda. Nie ma już akademii, nie ma jakiejś tam wyższej szkoły, tylko uniwersytet, nie, zaraz musi być, nie. Więc na pewno jest większy i tam gotowi są pojechać studenci zagraniczni i bogaci studenci zagraniczni, którzy zapłacą za te studia. Przecież nie zapłacą za ten przysłowiowy Uniwersytet w Kociburze, prawda? Tylko za prawdziwą uczelnię. No ale ich nie będzie, jeżeli za studentem każdym polskim będzie szły pieniądze i tych uczelni będą tysiące, no symbolicznie tysiące, no daję multum, prawda? Jasne. Dużo. I taki będzie poziom uczelni z powodu tego, że właśnie taki jest sposób uczenia, finansowania za cudze pieniądze każdego, kto chce mieć tylko papierek, prawda? No to nie przyjadą do takich uczelni. Jeśli się zrobi konkurencja w uczelniach, ale mniej będzie studentów, to prawda, nieco, ale za to te studenci, ci studenci muszą zapłacić za te czesne i siłą rzeczy poziom podrośnie, no bo jak ktoś płaci, to się, przepraszam, no uczy, no, a nie bawi się na tych studiach, nie? Samo z siebie po prostu spowoduje podniesienie poziomu uczelni, prawda? Dokładnie. No to jak się podniesie poziom uczelni, to pewnie na tyle, parę uczelni się zrobi na tyle wysokim poziomem, że zwabi bogatych studentów zagranicznych do siebie. Bo takich studentów trzeba zwabiać, ale
pod warunkiem, że jest czesne. Oni muszą zapłacić. A nie sobie tam syn jakiegoś szejka tu przyjedzie, prawda? Do uczelni, która ma dość wysokie czesne. Polityka uczelni też zresztą. Co jest, jak ze studentami polskimi, a zagranicznymi. Może być, że na przykład zagraniczni są trochę droższe czesne dla zagranicznych studentów. No bo sprawa języka, bo sprawa jakichś, no być może... Albo na przykład, bo uczelnia ma takie chopciu pomysł, prawda? Dzięki temu taniej będzie paru studentom polskim. Czemu nie? To ci przyjeżdżający nie są obywatelami polskimi, jak ma ich stać, niech zapłacą, nie? Może tak być, ale nie musi tego być. Chodzi o to, żeby oni przyjechali i żeby zapłacili duże czesne, żeby uczelnia z tego miała dochód, po prostu, który pożytkuje na naukę i na nauczenie studentów. No, prosta sprawa, no ale nie ten system dzisiejszy, no przecież to jest chore po prostu, to się teraz porobiło, to naprawdę z tymi studiami. No, tak naprawdę ja mogę sobie zdobyć tytuł magisterski, nie wychodząc z domu ani razu. Zarejestruję się przez internet, jakieś studia tam zaoczne odbędę, nawet ich nie zobaczę, kolega tam coś napisze, prawda, w internecie. No proszę mi wierzyć, ja tylko nawet nie muszę i pójść podebrać tej pracy magisterskiej, ani bronić, nie? No teoretycznie da się to zrobić, nawet też zdalnie, nie? Wyślę jeszcze kogoś, mamę, żeby, albo żonę, żeby mi odebrała dyplom. Ja nawet nie muszę, nie mogę się po dyplomie dowiedzieć dopiero, gdzie ja studiowałem. No tak dzisiaj może być w Polsce, ale uczelnia będzie miała przez całe kilka lat dofinansowanie na mnie. A pieniądze tych, co pracują. No. Dokładnie. No jeżeli to nie jest złodziejstwo i w ogóle jakieś potworne dziadostwo, to nie wiem, jak to inaczej nazwać. Super. Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi na moje pytania. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że cała społeczność wirtualnych targów edukacyjnych dostrzeże tutaj wartość w tym wywiadzie i jednak zobaczy całość i też jakby inne spojrzenie kandydata Stanisława. Tak, no trzeba o tym pomyśleć. No, to nie jest tak, że każdy ma się tylko chwalić, a wspaniałą mamy naukę, wspaniałe mam szkolnictwo i wzajemnie się patować i dyplomy sobie dawać, jak jesteś wspaniały, prawda? Nie, no, jasne. W ten sposób daleko nie zajdziemy, no, jako Polska. No i też obniża to wartość po prostu no pewnie, że pięciu tak. lat spędzonych na uczelni. No. Super. I tak naprawdę zmarnowane lata na studiach. Jasne, dokładnie. Dziękuję jeszcze raz.